Teraz to mam zawieszenie. Jak zwykle. Dobra. Co się stało? Żeby dalej. Muszę uważać na puchowe zakręty.
dymy swoje, Adi! Pierdol ścigali. Silnik mi stanął. Zatarłem silnik. Zatarłem silnik! Kurwa. Kurwa, zahamował mi normalnie, wciąż zgas. On mi łapał mi chyba korbę, cylinder. Kurwa! Nie idzie. Ja pierdolę, mnie zawsze musi coś spotkać, kurwa. Łapło mi cylinder, kok!
Przy 154 wymieniałem tłok. A tu znowu silnik rozebrany. Niestety tłok wyciągnięty. Jak wiecie, złapało mi tłok na szóstym biegu na drapaku, przez co nie ukończyłem wyścigu drugiego. A walczyliśmy tam z Karem o pudło i z innymi. Przyczyna może być taka, że Vertex w oryginale ma 71925 w selekcji A. Ja kupiłem omyłkowo Vossnera, który jest dobrym tłokiem, ale on ma 7194 średnicę, czyli jest jakieś 15 setek większy, może inaczej się też rozszerza. No i na szóstym biegu na full obrotach, przy dużej szybkości, rozgrzanym mocno silniku, spuchł prawdopodobnie ten tłok i złapało mi go. Koło mi zablokowało. Po chwili gdzieś tam puścił i dało się dojechać do padoku, ale nie kontynuowałem już wyścigu. Tak wygląda cylinder. Z jednej, z drugiej strony. Złapany w dwóch miejscach. Zamawiam nowy i tłok, i cylinder, cały komplet w KTM-ie. Trochę to mnie będzie kosztować, niestety. No trudno, ale będę miał znowu nowy silnik, można powiedzieć. Wnioski takie: zakładajcie oryginały, dobrze mierzcie, a zaoszczędzicie trochę kasy, no bo mnie ten wydatek będzie sporo kosztował. Pozdrawiam, do usłyszenia.